Cześć, witajcie w kolejnym filmie od mtbxc.pl. Ja jestem Tomek, no i oczywiście jak co piątek zaczynamy kolejny odcinek programu cyklicznego. Zapraszam. Już w ten weekend poznamy nowych mistrzów świata w kolarstwie przełajowym. Zawody odbywają się w Walkenburgu. Wszystkie wyścigi będziemy mogli obejrzeć na YouTubie, na kanale UCI. No, będzie na pewno zacięta walka, zarówno w elicie mężczyzn, jak i w elicie kobiet. W telewizji będzie można także zobaczyć prawdopodobnie wyścig elity na Eurosporcie 2 o 15 w niedzielę. Coraz większymi krokami zbliża się kolejna edycja wyścigu Cape Epic. Po krótkiej nieobecności na wyścig wraca Anika Langwad i będzie startowała w zespole z Kate Courtney. No i prawdopodobnie będą walczyły o zwycięstwo w tym wyścigu. Warto też nadmienić, że krótko po wyścigu będzie odbywał się tam pierwszy Puchar Świata w kolarstwie górskim, a już w ten weekend na tej samej trasie, na której będzie Puchar Świata w MTB, będzie rozegrany Puchar Afryki i startuje tam kilku zawodników i zawodniczek z Europy. A jeżeli jesteście już spragnieni ścigania i chcecie, żeby sezon jak najszybciej ruszył, to w ten weekend macie dwie możliwości, żeby się w klimacie zimowym trochę pościgać. Bo w Górach Stołowych jest możliwość wzięcia udziału w wyścigu Monteria Fat Bike Race. No jak sama nazwa wskazuje, to jest wyścig fatbike'ów. Aczkolwiek no, nic nie wskazuje na to, żeby tam miały być wielkie pokłady śniegu. No ale mimo wszystko może być fajny wyścig. I w niedzielę będzie też Nortek MTB zimą w Jabłonnej. W tym tygodniu to już wszystkie news, które dla Was przygotowałem. Widzimy się oczywiście po weekendzie w poniedziałek. Na pewno będziemy już wiedzieli, kto jest mistrzem świata w przełajach. Na tą chwilę Wam dziękuję za uwagę. Widzimy się, tak jak wspomniałem, w poniedziałek. Na razie, cześć!